Nazywam się Karol Traszykowski, chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak Golden Line, na jakie problemy napotkał w momencie, kiedy troszeczkę urósł, jakie wnioski wyciągaliśmy w momencie, kiedy zdobyliśmy już trochę więcej doświadczenia i jakie rozwiązania zastosowaliśmy, żeby tych problemów się pozbyć. Ja jestem szefem ekipy IT w Golden Line, jestem bardzo blisko produktu, możecie mnie znaleźć na Twitterze. Jeśli chcecie, możecie też do mnie napisać, jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Zatem opowiem Wam o rozwiązaniu problemów, opowiem Wam o tym, jak poukładaliśmy rozwój produktu, opowiem Wam o tym, jak poukładaliśmy sprzedaż i obsługę klienta, opowiem Wam o tym, jak poukładaliśmy marketing i przy tym całym układaniu, jak udało nam się utrzymać klimat, atmosferę, zwinność startupu. To by było wszystko, gdyby nie to, że jesteśmy na auli i dobra prezentacja na auli nie może się odbyć bez liczb, mięsa, konkretnej prezentacji produktu, więc na początek opowiem Wam o tym, jak Golden Line wygląda teraz, w zasadzie w liczbach, czym jest teraz. Tak, więc goldenline.pl. Golden jest na rynku już od 8 lat, w tym czasie było wiele zmian kierunków. Jeśli zapytalibyście mnie 2 lata temu, czym jest Golden Line? Powiedziałbym, że jest miejscem, w którym można wymieniać kontakty biznesowe, jest miejscem, w którym można wymieniać się wiedzą i jest też miejscem, w którym możecie znaleźć pracę, możecie znaleźć oferty pracy dla siebie, a pracodawca może znaleźć Was. Dzisiaj z całą stanowczością, przekonaniem i dużym naciskiem chcę podkreślić to, że Golden Line jest miejscem skierowanym na rekrutację. Jest miejscem, w którym pracownik ma znaleźć, czy przyszły pracownik ma znaleźć swojego przyszłego pracodawcę, a pracodawca ma znaleźć idealnego kandydata do swojej pracy. Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie mieliśmy troszeczkę, czy w poprzednich latach mieliśmy troszeczkę stagnacji, co odbiło się na statystykach w serwisie. Natomiast w ostatnim czasie udało nam się ruszyć z kopyta, znaleźliśmy sposób na to, aby rozpędzić ten prosty model. Bo sprawa jest w zasadzie prosta. Mamy mieć dużo rekruterów, którzy będą szukali swoich pracowników, mamy mieć dużo uzupełnionych profili i mamy mieć dużo ofert pracy. Prosta sprawa, wszystko ma być ładnie spięte, ma być wygodnie, szybko, generalnie prosta sprawa do zrobienia. Udało nam się między innymi znaleźć sposób na to, jak znaleźć więcej użytkowników. Wyniki z tego roku już w pewnym momencie przebiły sumę wyników z 2012 i 2011 roku. Mam tutaj na myśli liczbę zarejestrowanych użytkowników. Obecnie Golden Line dobija do 1,5 miliona zarejestrowanych użytkowników. I można by skończyć rozmowę o produkcie w tym miejscu, natomiast znowu nie byłoby rozmowy o produkcie, gdybym nie powiedział, co sprzedajemy, jak zarabiamy i ile zarabiamy. Głównymi usługami Golden Line są oferty pracy i wyszukiwarka kandydatów. Przychód miesięczny z tych usług, jeszcze kilku wspierających, to około 1,1 miliona złotych miesięcznie. Dla lubiących ciekawostki, lubiących różne deale, różne, może nie tyle inwestycje, ale zakupy, ciekawostka taka, że spółka Agora 2 lata temu około wykupiła mniejszościowy pakiet udziału w Golden Line, natomiast bardzo ważna informacja jest taka, że to jest pakiet mniejszościowy, a my zachowujemy całkowitą autonomię. Agora nie wpływa w żaden sposób na to, jak podejmujemy decyzje, jak prowadzimy biznes, w którą stronę chcemy iść. Zatem, i to też nie doprowadziło do żadnej stagnacji. Zatem, tak jak powiedziałem, w 2013 udało nam się ruszyć z kopyta, udało nam się odpalić kilka fajnych projektów i udało nam się to zrobić dzięki poukładaniu kilku rzeczy, tak jak powiedziałem. Pierwszą rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jest poukładanie rozwoju produktu. Jak urośliśmy, mieliśmy kilka pomysłów na fajne rzeczy, na rzeczy, które miały zmieniać świat. Rozpisaliśmy je sobie, rozrysowaliśmy. Każda z nich miała, powiedzmy, zajmować sobie pół roku developmentu. No ale okazywało się po tym pół roku developmentu, że świat się nie zmienił dzięki nam, niestety. Nie dowiedzieliśmy tyle wartości, ile chcieliśmy. Okazywało się, że to nie jest to, czego rynek i ludzie potrzebują. I teraz nie odkryję Ameryki przed ludźmi, którzy prowadzą swoje startupy. To, co nam bardzo pomogło, to stosowanie niemal zawsze i wszędzie MVP. I nie mówię tutaj o tym, że stosujemy półroczne MVP w momencie, kiedy chcemy wejść z produktem, którego development będzie trwał 2 lata. Jeśli projekt ma zająć 2 miesiące pracy czy 3 miesiące pracy 10 osób, robimy MVP, które zajmie
5 dni dla, znaczy, czy 2 tygodnie dla 5 osób. Dużo krócej, nawet przy krótkim projekcie. Jeśli projekt ma zająć 2 tygodnie dla jednej osoby, zrobimy MVP, które zajmie jednej osobie jeden dzień. Sprawdzimy, czy to działa i dopiero w momencie, kiedy to działa, wychodzimy dalej. Nie robimy żadnych projektów dlatego, że wydaje nam się, że to będzie działać. I dzięki wprowadzeniu MVP, dzięki wprowadzeniu iteracji, dzięki miękkiemu podejściu do zarządzania projektami i do prowadzenia produktu, zaczęliśmy tworzyć rzeczy, które dowożą wartość, które są tym, czego rynek oczekuje, są tym, co możemy sprzedać. I w sprzedaży, jak się okazało, też było trochę rzeczy do poukładania. Okazało się w pewnym momencie, że nie wykorzystujemy potencjału, który jest w rynku. Okazało się, że są klienci, którzy prowadzą mnóstwo rekrutacji. Powiedzmy, mają otwartych w tym momencie 20 rekrutacji, a u nas mają 2 ogłoszenia. To nie jest to, co chcielibyśmy. Chcielibyśmy, żeby mieli u nas wszystkie swoje ogłoszenia. Z drugiej strony okazywało się, że mieliśmy klientów, którym sprzedaliśmy coś, czego nie potrzebują. Mieliśmy tyle dobrych handlowców, że potrafili sprzedać komuś coś, czego nikt nie potrzebuje. Natomiast jak się możecie domyśleć, po roku, w momencie, kiedy trzeba było odnowić kontrakt, ten ktoś mówił, ale ja nie zamawiałam, jak pani potrzeba, ja w ogóle tego nie potrzebuję, nie chcę, nie dawajcie mi tego więcej, nie dzwońcie i tak dalej. Problemy wynikały z tego, że mieliśmy całkiem sporą grupę handlowców, która byliśmy dobrym wujkiem, każdy miał równe szanse. Czy byłeś gościem, który ma duże doświadczenie, dużą wiedzę, czy może osobą, która dopiero przyszła, mogłeś zajmować się każdą firmą. Mogłeś dostać firmę, która prowadzi jedną rekrutację rocznie, a mogłeś dostać firmę, która prowadzi 30 rekrutacji rocznie, 50. Więc skończyło się różnie. Rzeczą, która bardzo nam pomogła, była segmentacja klientów. Wyróżniliśmy grupę klientów, tak zwaną grupę klientów VIP. To są klienci, którzy wydają u nas już trochę pieniędzy lub klienci, o których wiemy, że w innych miejscach wydają trochę pieniędzy. Zajmują się tą grupą najlepsi sprzedawcy. Resztę, jeśli tylko możemy, przekierowujemy na e-commerce. Nie chcemy poświęcać na nich czasu. Co się okazało? Tak jak wam powiedziałem, w 2013 przychód miesięczny to około 1,1 miliona złotych. W 2012 ten przychód też wynosi 1,1 miliona złotych. Więc można się zapytać, po co to wszystko? Różnica polega na tym, że kiedyś robiło to 50 osób, 40-50 handlowców, teraz robi to 20 handlowców. Cała rentowność tego biznesu zdecydowanie wzrosła dzięki temu, że zajęliśmy się tylko tymi klientami, którzy mogą u nas wydać najwięcej kasy. Mając ograniczoną grupę klientów, powinniśmy się zająć odnawialnością. Chcemy, aby oni u nas zostawali, nie chcemy, żebyśmy musieli co chwilę zdobywać nowych klientów. Żeby utrzymać wysoką odnawialność, bardzo ważne, oprócz sprzedaży, jest też obsługa klienta. Cała ekipa obsługi klienta zajmuje się monitorowaniem tego, jak klienci używają naszych usług. Zdarzały się przypadki, że ktoś kupił, ale zapomniał, że kupił i nie używał przez cały rok. Szczególnie zdarza się wtedy, kiedy firma kupuje pakiet dla swoich pracowników i część z nich nawet się nie dowiedziała o tym, że firma im coś takiego kupiła. Oprócz użycia monitorujemy też efekty, monitorujemy też zadowolenie. Jeśli cokolwiek zaczyna iść nie tak, kontaktujemy się z klientem, pomagamy mu, doradzamy, proponujemy akcje, które zmienią sytuację, proponujemy szkolenia, dzięki którym będzie mógł łatwiej i sprawniej korzystać z naszych produktów. Będzie bardziej zadowolony, dzięki temu będzie większa szansa, że odnowi kontrakt, dzięki temu cały biznes staje się bardziej przewidywalny. No jednak no nie chcemy się ograniczyć tylko do tych klientów, którzy u nas są. Część z nich pewnie będzie odchodziła, zatem chcemy zdobywać nowych. Tradycyjnie odbywało się to przez tak zwane cold call. Taka trochę zimna atmosfera, że tak powiem. Przychodzi handlowiec, wyszukiwał sobie kontakt do jakiegoś klienta, do jakiejś firmy, której wiedział, że rekrutuje i mówił: dzień dobry, widzę, że pani rekrutuje, no może coś by pani kupiła. No tak fajnie jest, że tak powiem, nasz produkt zmieni pani życie, może kupi pani kota w worku za 500 zł. No jak możecie się domyślać, to nie działało, to znaczy no, mieliśmy tych handlowców, którzy dawali radę i sprzedawali, natomiast to nie było to, czego chcieliśmy, bo klient nie był zadowolony z tego, że wydał 500 zł na coś, co jak się okazywało, nie trafiało w jego potrzeby, bo poszukiwanie kierownika budowy rurociągów z językiem szwedzkim przez ogłoszenie, które będzie gdzieś wisiało w serwisie, pewnie nie ma dużej skuteczności. Należało mu zaoferować inny produkt, którym jest wyszukiwarka, dzięki któremu można sobie dotrzeć do takiego kandydata. Ekipą, która jest odpowiedzialna za to, żeby
te cold call'e nie były cold, tylko żebyśmy byli w sytuacji, w której dzwonimy do klienta, a on mówi: tak, Golden Line, słyszałem o was, w zasadzie chciałem do was dzwonić. Dziękuję, że pan dzwoni w tym momencie. Cieszę się, dokładnie to jest odpowiedni moment, świetnie. Ekipą, która jest odpowiedzialna za doprowadzenie do takiej sytuacji, jest marketing. Natomiast marketing nie męczy ludzi telefonami, nie męczy ludzi ogłoszeniami, nie męczy ludzi ogłoszeniami w prasie, w internecie, w telewizji, na które trzeba wydać mnóstwo pieniędzy. Marketing przestawił się na tak zwany inbound marketing. Golden Line to 1,5 miliona zarejestrowanych użytkowników. Golden Line to ponad 1 000 000 złotych przychodów miesięcznie. Golden Line to firma, która stosuje MVP zawsze i wszędzie, do zwalidowania nawet najmniejszych pomysłów. Nie chcemy inwestować w nie na marne. Stosujemy MVP zawsze i wszędzie. Golden Line to firma, która wprowadziła bardzo fajną segmentację klientów, co pozwoliło na zwiększenie zadowolenia tych klientów, co pozwoliło na zwiększenie odnawialności wśród naszych klientów. Golden Line to firma, jak widać, wchodząca jako jedna z pierwszych w Polsce z inbound marketingiem, które nie opiera się już na tym, że nękamy ludzi jakimiś telefonami czy reklamami w internecie lub w telewizji. I może najważniejsza rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć, która była też podkreślana w pierwszej prezentacji: startup to ludzie. Ludzie, jeszcze raz ludzie. Jeśli będziecie mieli zdolnych ludzi, wszystko poprowadzą za was. To wszystko z mojej strony i przypominam tylko, że jeśli chcecie się ze mną skontaktować, znajdziecie mnie na Twitterze i możecie do mnie napisać. Dzięki.